Miłość, jako emocja, jest jedną z najbardziej złożonych i niezrozumiałych uczuć, które towarzyszą nam na co dzień. Według skali Hawkinsa, miłość zajmuje bardzo wysoką pozycję w hierarchii świadomości. Hawkins twierdzi, że miłość to emocja, która wykracza poza zwykłe uczucie przywiązania czy sympatii do innej osoby. To coś znacznie głębszego i bardziej duchowego. Miłość, według Hawkinsa, to stan bezwarunkowej akceptacji i zrozumienia. To uczucie, które nie jest uzależnione od tego, co druga osoba robi dla nas, czy jak się zachowuje. To miłość, która nie oczekuje niczego w zamian. Jest to poziom świadomości, na którym nie ma miejsca na egoizm, zazdrość czy złość. Jest to stan, w którym dostrzegamy piękno i wartość każdej istoty, bez względu na jej zachowanie czy przekonanie. Hawkins mówi, że miłość to również sposób na życie. To podejście do świata, które sprawia, że stajemy się bardziej empatyczni, życzliwi i otwarci na innych. Dzięki miłości potrafimy dostrzec dobro w każdej sytuacji i cieszyć się każdą chwilą. To emocja, która sprawia, że nasze życie staje się pełniejsze i bogatsze. Jednak, jak wspomniałem wcześniej, miłość to nie tylko uczucie, ale również sposób na życie. To postawa, która wymaga od nas pracy i zaangażowania. Miłość to decyzja, którą podejmujemy każdego dnia, aby być lepszymi ludźmi i tworzyć lepszy świat. To wybór, aby być życzliwym, empatycznym i pełnym zrozumienia dla innych. Miłość to również siła, która może zmienić świat. Każdy akt miłości, nawet najmniejszy, ma ogromną moc. To właśnie dzięki miłości jesteśmy w stanie przezwyciężyć trudności, pokonać nienawiść i zbudować lepsze jutro. Miłość to emocja, która daje nam nadzieję i wiarę w lepsze jutro. Większość ludzi myśli, że miłość to coś, co dostajemy. Uważają, że to uczucie, które trzeba zasłużyć. Myślą, że jak więcej damy miłości, tym mniej nam zostanie. Ale to nie jest prawda. Miłość to sposób, w jaki patrzymy na świat. Dzięki miłości stajemy się wdzięczni za to, co mamy. Pokazujemy miłość, kiedy doceniamy innych i to, co robią dla nas. Miłość to nie uczucie, to sposób na życie. David Hawkins mówi, że miłość to nie jest coś, co dominuje w świadomości ludzi. Według niego 78% populacji świata skupia się na negatywności. Tylko 0,4% ludzi na świecie osiąga poziom bezwarunkowej miłości. Miłość to sposób na zrozumienie życia. To coś więcej niż rzeczywistość. To esencja ducha. Jeśli odrzucamy miłość, to tak jakbyśmy odrzucali Boga. Większość społeczeństwa deprecjonuje miłość. Uważają, że miłość nie jest racjonalną podstawą dla decyzji i działań. Ludzie często myślą, że miłość to słabość. A przecież to jest coś, co każdy z nas chce. Chcemy zysku, dumy, posiadania, władzy i prawa do zemsty. Ale prawda jest taka, że ludzie są gotowi zrobić prawie wszystko dla szacunku i miłości. Bez szacunku, nawet generał nie będzie mógł nakazać swoim żołnierzom posłuszeństwa. Miłość to sposób na życie. To jest coś, co pokazuje się w małych, ale ważnych działaniach. To jest chęć dawania innym szczęścia. To jest bycie przyjaznym i pochlebnym dla każdej osoby, którą spotykamy. Często ludzie są zaskoczeni, kiedy spotykają się z życzliwością. Nie jest to powszechna postawa, ale to pokazuje, jak bardzo ważna jest miłość. David Hawkins mówi, że najlepszym sposobem na duchowe oczyszczenie jest skupienie się na miłości. To jest droga do Boga, która jest zawsze dostępna dla każdego. Na początku miłość jest dualistyczna. To znaczy, że jest ktoś, kto kocha i ktoś, kto jest kochany. Ale z czasem miłość się rozwija. Staje się to, co widzimy, doświadczamy i interpretujemy. Potem staje się to, co istnieje. Właśnie dlatego miłość jest tak ważna. Każda myśl pełna miłości i współczucia jest ważniejsza niż tysiące negatywnych myśli. Zmieniamy świat nie przez to, co mówimy czy robimy, ale przez to, kim jesteśmy. Każdy z nas może wspierać harmonię i piękno, pokazując innym dobroć. To, co dajemy życiu, wraca do nas. Bo my też jesteśmy częścią życia. Każdy dar powraca do darczyńcy. To, co potwierdzamy w naszym życiu, staje się naszą prawdą.